Różaniec to jest moja tajna broń w sytuacjach beznadziejnych. To jest modlitwa, dzięki której w moim życiu dzieją się cuda i powierzam w tej modlitwie sytuacje beznadziejne, sytuacje bez wyjścia i okazuje się, że Maryja nigdy nie zawodzi. A granice, ten różaniec do granic, to są granice w moim sercu. Takie granice, gdzie trudno mi jest przejść przez jakieś nieprzebaczenie, jakąś niechęć do kogoś, gdzie trudno pokonać jakiś strach, bo są trudne doświadczenia. I mam nadzieję, że 7 października wszyscy zaprosimy Maryję do tych granic właśnie, do tych granic w naszych sercach, do granic nieprzebaczenia, niechęci, jakiegoś lęku. Także zachęcam, 7 października weźmy różańce, ja zawsze mam przy sobie ten swój kolorowy z Medjugorje, weźmy różańce tam, gdzie jesteśmy, z taką wiarą i ufnością, że możemy zaprosić Maryję do każdego trudnego miejsca w naszym sercu, w naszym życiu. Różaniec do granic, 7 października zapraszam. Katarzyna Olubińska. Dołącz do wielkiej modlitwy różańcowej 7 października na granicach Polski. Więcej na www.różaniecdogranic.pl.